Dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Matornen i żeby nie przedłużać, to witam w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies Heroes. A my przechodzimy do fabuły zombich, ponieważ chcę zrobić jak najdalej tą fabułę zombich, aż mnie korci, żeby zobaczyć jak daleko właśnie sięga kolejne zeszyty, jak dużo akurat właśnie kolejnych przygód zostało wydanych i czy wreszcie będzie jakiś koniec. Dlatego również ten i kolejny odcinek prawdopodobnie poświęcę, żeby sprawdzić gdzie akurat są limity i jak daleko można dojść, jedynie czytając komiksy. Tak więc bez akurat żadnych, a nie w sumie, zanim jeszcze zaczniemy, przydałoby się wejść do kolekcji, ponieważ kolekcja mówi nam, iż posiadamy prawdopodobnie coś do stworzenia, mianowicie sam Weedwack. Mianowicie sam Rustbolt chyba miał jakąś sztuczkę do stworzenia i właśnie sztuczką tą okazał się Weedwack. Co dziwne, akurat dopiero w momencie, kiedy otworzyliśmy tą paczkę, nagle pokazało się, że trzeba stworzyć samego Weedwacka, ale to jest oczywiście samo złudzenie, ponieważ również takie złudzenie powoduje się, że jak wydaje wam się, że czasami widzicie coś po raz pierwszy, a potem również w paru kolejnych dniach widzicie tą samą rzecz albo zauważacie dokładnie to samo toczące się ewentualnie jeszcze parę razy. I tak nagle się okazuje, że coś weszło do świata i że nagle stało się nieodzowną częścią. Tak więc stworzymy oczywiście nową akurat. Jakieś jest nazwa na to zjawisko, tylko nie za bardzo pamiętam jaka. A w tym momencie możemy zobaczyć również, co wymaga od nas, czego będzie od nas wymagał również sam Rustbolt. Zniszczenia czterech roślin umiejętnością Witchspray. Czy nie wypadałoby więc stworzyć czwartej kopii, ponieważ tak... A nie, zaraz. Nieważne, przejdziemy oczywiście do samej gry i rozpoczniemy rozgrywkę jako Rustbolt. Oczywiście zanim tylko musimy sprawdzić, czy mamy te wszystkie Weedwacki wrzucone w talię. Nie mamy, więc najszybciej wyciągnę to przesunięcie rośliny, bo było to tylko po jednego questa. Dorzucimy jednego flagowego zombie i trzy sztuczki. Tak więc tym razem na pewno definitywnie, ostatecznie przechodzimy do Rustbolta. PopCap Comics Group prezentuje drużynę najbardziej zgryźliwych bohaterów, Z-Force. Stanął im na drodze niewzruszony Wall Knight. Nędzny orzech rujnuje nam grę. No co za tupet! Brać go! No nie no, ja rozumiem, że może i zombie są złe, tak, bo chcą zjeść ludzi mózgi ludzi i tak naprawdę wszystko akurat zawsze się zwala na zombie. No ale no bez przesady, zatrzymywać piłkę tuż przed dołkiem? To jest już jakiś konkretny no... Nie darujemy przeciw. Ja przeciwnikowi nie daruję. No po prostu, no jak tak można? No widzieli Państwo te maniery, no co za tupet w ogóle. Dobra, zanim oczywiście zaraz tutaj zrobię rant na samego przeciwnika, po prostu rozpocznę. I w sumie sama plansza wygląda bardzo, powiem Wam szczerze, przyjemnie, tak fajniutko akurat. Można sobie pograć w mini golfa, bo ja wiem, no można zobaczyć jak na górze akurat już jest dołek. No i oczywiście znienawidzona przez wszystkich graczy mini golfa, a również samego golfa, woda. Czemu ja w ogóle zagrywam to na samej górze? Co ja w ogóle tutaj robię? Nie, dobra, problem. Niestety trzeba będzie się troszeczkę obudzić, bo brak akurat snu może powodować, że będą playsy beznadziejne. Chociaż w tym momencie akurat na samej górze tak naprawdę zablokowaliśmy przeciwnika na dobre. Więc nie będziemy chyba akurat się w tym momencie z tym za bardzo... Nie no dobra, rzucimy akurat samego zombiego sumo, żeby ewentualnie kolejną jeszcze roślinę spróbować tutaj, nie wiem, coś z nim pokombinować. I możemy ewentualnie odrzucić tą roślinę, zanim akurat coś przypadkowo się złego z nią stanie. I za pomocą ostatniego punktu many również nią zniszczyć. Przy okazji mam takie wrażenie, że akurat dzisiaj mi Plants vs. Zombies Heroes działa troszeczkę szybciej niż ostatnio. Co mi się oczywiście podoba, ponieważ dzięki temu na pewno te wszystkie wymiany będą szybsze. Ale nie jestem pewien, czy może to być jakieś lekko obiektywne, ale... Dziwnie to jest tak po prostu, że sama akurat muzyczka tytułowa wyskakiwała lekko troszeczkę szybciej, same animacje są troszeczkę bardziej sprawne. Znaczy ja bym chciał oczywiście, żeby sama gra dobrze działała, więc może się okazać, że ja po prostu miałem na samym początku grę średnio działającą, ale w tym momencie już tak naprawdę mamy kolejną turę i nie musimy czekać, aż przeciwnik się zastanowi, aż sama akurat AI wejdzie i zobaczy, czy da radę cokolwiek zrobić. A jeżeli akurat to sprawi, że troszeczkę zmieni się objętość materiału, to mi akurat to wisi, w sumie mi to tito, mi to wisi i powiewa, jak to tam chyba brzmi stare przysłowie. I w tym momencie, aha, jeszcze znowu hypnotizing bear, znaczy ten hibernating berry. Oj, trzeba się będzie tym zająć, panowie, trzeba się będzie tym zająć, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w tym momencie akurat jeszcze sam kadet tutaj, znaczy samo wyleczenie się spowodowało, że nie bardzo po co mam grać tego kadeta na linii środkowej. Zostawić tutaj tak tą linię taką spuszczoną sobie samopas, rzucić tego kadeta. Nie wiem. Tego akurat Hibernating Berry trzeba by było szybko zniszczyć, ale nie za bardzo mam czym, więc rzucę kadeta i zobaczymy, co się stanie.
Po co ja wrzuciłem kadeta? Mogłem nie wrzucać kadeta. Beznadziejnie. Dobra, później to zrobimy, bo tak naprawdę w tym momencie sobie oczyściliśmy linię kolejną i moglibyśmy spróbować zniszczyć tą Hibernating Berry tak bez żadnego problemu. Bo w tym momencie możemy zagrać samego akurat gościa od sportów, samego trenera. Oczywiście zadał w gwizdek, więc żaden z naszych bohaterów nie może oberwać. I w sumie powiem wam, że ciekawą rzeczą są w sumie te wszystkie gwizdki sędziowskie, ponieważ akurat też mój znajomy zaczął się tym interesować, jak zobaczyłem, jaki to trening potrzeba, żeby z takiego gwizdka, że tak powiem, zadąć wróg, żeby ewentualnie wydał się jakikolwiek dźwięk, no to szczerze mówiąc na pewno jest podziw dla tych wszystkich sędziów, no bo nie da się ukryć, że trzeba tak naprawdę mocno ćwiczyć przeponę, bo to wszystko oczywiście idzie tam z głębi, z przepony i trzeba robić właśnie takie ćwiczenia typu ho, ho, ho. Ha, bo to nie można po prostu sobie dmuchnąć gwizdek, bo dmuchniecie w gwizdek sędziowski bynajmniej nie da żadnego efektu. Trzeba niestety po prostu w niego krzyknąć, coś w tym stylu. No, aha, jeszcze super, jeszcze tako tutaj wyleczy tego niedźwiedzia. Co zmienia, zmienia faktu, że w tym momencie, no jest lekki problem, bo mój bynajmniej sumo nie przeżyje spotkania z niedźwiedziem, nawet jeżeli mu zmniejszymy akurat sam tego. Nawet jeżeli zmniejszymy jego punkty obrażeń. Więc co ja mogę tutaj zrobić? Bo na pewno wyrzucenie takiego tej umiejętności nie da nam nic, co byśmy chcieli, więc moglibyśmy ewentualnie zmniejszyć tutaj z moc jednej z roślin, po to, żeby ewentualnie w późniejszej turze, znaczy żeby po prostu odzyskać inne linie. A to, co się będzie działo z tym niedźwiedziem, to niech się dzieje z tym niedźwiedziem, co się tak chce, tak? Niech się dzieje wola nieba, z którą się zawsze zgadzać trzeba. I tu po lewej moglibyśmy jeszcze samego... Nie, zniszczymy, nie zniszczymy. Nie no, nie będę niszczył, bo mogę wtedy posadzić po lewej króla. Czyli wygląda to w sumie całkiem nieźle. Zakładając oczywiście, że przeciwnik tutaj nam nie zniszczy całego planu w kolejnej turze. Okej, okay. Na środkowej linii nie wygląda to aż tak źle, biorąc pod uwagę fakt, że akurat na lewej jest takie monstrum 12-3. A reszta zombich prawdopodobnie będzie się jakoś tam ulepszać w kolejnych turach, więc chyba nie musimy się... Okej, okay. Stoi dobrze. Tu niech rzuci ten typ z armorem, tutaj wejdzie może kurczok i sprawdź, może będziemy w stanie wystalować tak grę, żeby akurat przeciwnik nam nie przeszkadzał w ogóle akurat samym tym właśnie Hibernating Berry. Może po prostu przez całą grę będziemy w stanie, że tak powiem, odeprzeć jego atak i z każdym razem zasłaniać go jakimś tam losowym minionem. Jak to już wspominałem, się to nazywa tak zwany, to jest tak zwany chump blocking, czyli akurat wyrzucamy coś malutkiego przed dużego przeciwnika tylko po to, żeby sam atak zablokować, żebyśmy nie oberwali tym atakiem w pysk. Niestety problem w tym, że za jakiś czas nam skończą się materiały do akurat do robienia, więc musiałbym tutaj poświęcić kolejnego stronnika, a króla mogę wrzucić tutaj, dopóki akurat nie mam żadnego powodu do obaw. I Witchspray niestety pojawia się o 1000 akurat tur za późno, bo w tym momencie mogę tak naprawdę tylko jedną roślinę za jego pomocą zniszczyć, więc niestety pójdzie prawdopodobnie na reklamację za akurat małą skuteczność. A jak się okaże, że w tym momencie przeciwnik byłby w stanie zrobić orzecha, to bym się zdenerwował, bo to byłbym w stanie oczywiście zrobić większy potencjał samej akurat samym queście. I niestety nie ten zombie, który by się przydało, zmienia się w rycerza, dlatego dorzucamy drugiego, że jak to wiadomo, kupi się jednego rycerza, to zaraz się dostaje drugiego w pakiecie, a nasz imp tak będzie sobie siedział, dopóki znowu nie dostanie koronacji. Niestety jest następny w kolejce i musi poczekać, bo wszystkie oczywiście berbecie mają pierwszeństwo do tronu. Znaczy nie do tronu, bo akurat sami rycerze do tronu nie chodzili, chyba że... no nieważne po prostu. Najważniejszy jest fakt, że w tym momencie... ten akurat walnut nie będzie w sumie chyba aż takim wielkim problemem. Przejdziemy po prostu do kolejnego ataku, bo całą armię już zebraliśmy. Cała akurat, nie wiem, tutaj drużyna, nasi husarze wejdą do przodu i miejmy nadzieję, że... O, na szczęście nie załadowali wskaźnika, więc nie mamy powodu do obaw. Tak więc husaria jak zwykle wygrywa, jak wiadomo, najlepiej wziąć rycerza, połamać kopię i zaatakować. No i faktycznie, gra działa dużo szybciej w jakiś dziwny sposób. Ja oczywiście nie będę się akurat z tym, nie wiem, bynajmniej mi to nie przeszkadza, co zmienia faktu, że no cóż, kolejna wygrana to oczywiście kolejna gra i w sumie zastanawiam się, co się stanie, jeżeli mi gra się przerzuci na tryb do góry nogami, bo też miejscami, kiedy odpalam grę, niestety rozpoczyna się tak, że gra źle wyłapuje chyba żyroskop samego Bluestacksa i wpada na przykład w taki tryb, że jest nie do odwrócenia, tak? A że tak powiem, czytać do góry nogami bynajmniej nie umiem i również mogą mi się tam pieprzyć linie gdzieś po kolei, więc raczej nie chciałem nagrywać akurat materiału do góry nogami, że chociaż no, jeżeli byście chcieli zobaczyć taki materiał, w którym to nie wiem, co się dzieje,
dzieje, bo ewentualnie nagle mi się mieszają kierunki, no to oczywiście mogę to zrobić, mogę to załatwić. Tylko musiałbym oczywiście uczynić tak, żeby znowu w jakiś sposób gra mi zaczęła szwankować. No dobra, zobaczmy od czego tutaj zacznie przeciwnik. Przeciwnik zaczął od guzika. No ja bym zaczął od Bacha, tam gdy słońce po dachach, ale jeszcze nie. Ale jeszcze nie. I będziemy czekać na tego Widwaka do momentu, w którym przeciwnik nie będzie miał x tysięcy rzeczy z siłą 2 lub więcej. Alright, okej. Okay. Niestety przeciwnik nie dał rady się przebić przez ten malutki arbor. Mam jeszcze w sumie gościu od Hila jest, więc ten również się przyda. I może rozpocznijmy od Shumo. Dobrze. Repeater wchodzi na lewą stronę. A my przeciwnika outplayujemy tylko zarówno jedną sztuczką, co powinno załatwić sprawę. I ladies and gentlemen, mamy przewagę. Cóż, przewaga oczywiście dopóki co jest, ale powiem wam szczerze, że w sumie bym sobie pochodził po górach, bo jakoś tak lato szybko przeminęło, a ja chodziłem tylko po Tatrach i tylko przez tydzień. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dowiedziałem się ostatnio o istnieniu takiej świetnej konkurencji, której nie byłem świadom, a którą wiem, że na pewno chciałbym uprawiać jako sport wyczynowy. Znaczy no bez przesady akurat sport wyczynowy, po prostu dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak beer trekking. Mianowicie, jest to oczywiście czeski sport narodowy, czeska konkurencja, w której to chodzisz po górach, ale również jest taki haczyk, że na każdym przystanku czekają na ciebie, znaczy, że jest 6 przystanków na ilość tam kilometrowej trasie i na każdym przystanku czeka na ciebie niespodzianka, czyli piwerko. Oczywiście nie jest to typowy dzik, jak to wiadomo w blog ekipie, tylko jakieś tam czeskie dobre, jednakże fakt faktem polega na tym, cała zabawa polega na tym, że trzeba przejść właśnie 16 km i trzeba również na każdym przystanku wypić co najmniej jedno piwo, a jeżeli się wypije więcej niż jedno, to oczywiście się dostaje jakiś tam bonus do czasu, więc jeżeli akurat ktoś jest bardzo, że tak powiem, zaprawiony, to jest w stanie zrobić, że tak powiem, dużo lepszy czas. Jeśli dobrze, z tego co słyszałem dzisiaj, najlepszym czasem w tym roku to był czas około godziny 18 minut. Co szczerze mówiąc, akurat biorąc pod uwagę, że 16 km i biorąc pod uwagę, że po górach, no to szczerze mówiąc szacun. Bo 16 km to mi by zajęło cały dzień do przejścia. Znaczy może nie cały dzień, ale na pewno trochę godzin by mi zajęło. Ja nie wyobrażam sobie jeszcze biec, że tak powiem, po pijaku. No ale cóż, niektórzy umieją, tak? Głoszą legendy, że zaprawieni górale, janosiki, to schodzili do czasu w minus dwie godziny, tak? Co wyglądałoby, że jakieś tam 30-40 piw. No dobra, nieważne. Najważniejszy jest fakt, że możemy w tym momencie sprawić, by jedna tam roślina dostała minus 3. A my w tym momencie, szukam tego Widwaka i szukam, mam niby trzy kopie w talii, ale ni cholery nie chcą się wyciągnąć. No i co ja mam w tym momencie zrobić? No czekać tak naprawdę, przedłużać grę jak najdłużej. Jakbym miał przedłużać grę, to bym nie rzucał króla, tak? Bo w tym momencie król mi sam wygra grę, tak? Mogę jeszcze udawać, że obrywam od tej lewej kolumny, ale tak naprawdę nie obrywam praktycznie nic, bo już jedną akurat gruszkę unieszkodliwiłem. A jeżeli na cokolwiek na innej linii posadzę, to i tak akurat skończy się na tym, że jeden z moich rycerzy prawdopodobnie się tym zajmie. Chociaż biorąc pod uwagę fakt, że została mi jeszcze jedna gruszka tam po lewej stronie, no to niestety może się zrobić lekki problem, jeżeli przeciwnik będzie się tak akurat aż tak mocno barykadował. Tak, dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną szansę, miejmy nadzieję, że uda się coś wyciągnąć, że przeciwnik zagra jeszcze akurat jedną. No jeszcze niestety, no nie to, to jeszcze nie ta gra, to jeszcze nie ten moment, ale jeszcze nie. No dobra, kończmy, waść w sydło, szczęśćmy. Nie, w sumie akurat przeciwnik jeszcze dostanie moc specjalną. Nie dostał mocy specjalnej. Kapitan Combustible po prostu padł, tak? Już miał swoją szansę w 8 akurat zeszycie, niestety nie dał rady. Oczywiście była wielka bitwa pomiędzy roślinami i zombiakami, ale tak naprawdę, no cóż, może akurat dobrze gra, że tak powiem, w gry wojenne, może dobrze akurat dowodzi armiami, ale w minigolfa mu raczej nie idzie. Zmieńmy więc deck i przejdźmy do samego Electric Boogaloo z powrotem, ponieważ Electric Boogaloo ma zadanie, żeby zadać 16 punktów obrażeń za pomocą samego Flamenco Zombie. Więc szczerze mówiąc, mi akurat się to podoba, ponieważ Flamenco Zombie ma dobre synergie z praktycznie wszystkim, co tutaj się znajduje. Chociaż akurat Electric Boogaloo... Jakby jeszcze tutaj Electric Boogaloo miał dostęp do różowych, to jeszcze mielibyśmy dostęp do tego tańczącego zombie, który miałby 4 akurat punkty życia i 4 punkty ataku. Rozbić go! Otoczyć go! Namieszać mu w głowie! No cóż, jak wiadomo, najlepsza taktyka to rzucić się na przeciwnika kupą, a jak wiadomo, trzymajmy się w kupie, bo kupy nikt nie dotknie, tak? Jak to tam głosił chyba stary dowcip.
kabaretu Elita? Nie, nie pamiętam, gdzie to słyszałem. Gdzieś w kabarecie. W sumie tak jakieś ostatnio są takie nastroje, widzę w internetach, że bardzo się psioczy na polskie kabarety, że to niby akurat jest każdy szanujący się człowiek nie śmieje się z polskich kabaretów, bo to oczywiście jest jakiś tam beznadziejny poziom humoru. Ale biorąc pod uwagę fakt, że humor to humor, tak? Więc czasami można się pośmiać tak naprawdę do prawdy ze wszystkiego, to nie rozumiem czasami niektórych akurat. Co im przeszkadza, że akurat, nie wiem, no ktoś się pośmieje z polskiego humoru, tak? Co prawda już nie oglądam kabaretu od długiego czasu, ale jakoś tam jeszcze, kiedy polecą w telewizji, może sobie ogarnę, czy leci coś ciekawego. Zwłaszcza, że niektóre skecze nie są w sumie aż takie złe. Sam akurat tutaj rozpoczynamy grę od posadzenia w sumie dosyć rzadkich zombie, więc czemu by tutaj nie rozpocząć również od samej instruktorki aerobiku, ale przydałoby się, żeby ta instruktorka przeżyła, więc tak naprawdę zróbmy jak najwięcej, postarajmy się przeciwnika zniszczyć jak najszybciej, bo tutaj akurat kaktus sam zginie i tak naprawdę na lewej kolumnie mamy już 9-2, na drugiej kolumnie będziemy mieli 3-3 za chwilę i jeszcze będziemy się rampować wyżej i wyżej, jak tylko możemy. No dobra, tak więc sprawdźmy, czy będziemy w stanie przepchnąć jeszcze więcej akurat tych bonusów. Przeciwnik sobie oczywiście już troszeczkę pozwolił na wypadnięcie z tempa. Niestety musiałby zagrać jakieś kurcza konado, a jak dobrze wiemy, kurcza konado niestety nie jest dostępne po stronie akurat zombich, ale znalazł jakąś tam odpowiedź, która w sumie byłaby całkiem niezła. No ale na szczęście, kiedy pozbył się jednego zagrożenia, to zaraz potem wyskakuje drugie zagrożenie, które szczerze mówiąc jest, powiem, no jakbym ja zobaczył taką sytuację, to już wiedziałbym, że nie jest akurat zbyt dobrze. Bo zaraz oczywiście wyskakuje instruktorka, zaraz kolejni zombie znowu będą coraz lepsi, coraz silniejsi, coraz mocniejsi. I mógłbym w sumie... Czekaj, co to jest za imp? To jest impowy zombie zwykły, więc nie da rady akurat nic ciekawego zrobić. Ale mogę wyrzucić Stevie'ego i Ruinga po lewej i akurat dać samemu impowi jeszcze +2/+2 po to, żeby sprawdzić, czy damy radę ewentualnie pozbyć się orzeszka. I to nie tego dużego, tylko tego małego, no bo niestety... jeszcze akurat Magnifying Grass przyszedł na linię, na której ma nadzieję, że coś się stanie. Nic się jednakże nie stanie, bo... Znaczy... Nie przebije się po prostu ani przez tą linię, ani również nic ciekawego nie dam rady tutaj uskurać. Na szczęście jednakże przeciwnikowi się nic w tym momencie nie ładuje, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej jedną turę przytrzymać, dzięki czemu w tym momencie zrobimy jeszcze więcej komba. No proszę Państwa, czyżby to była jedna z najszybszych wygranych w historii programu? Znaczy mam nadzieję, że akurat strzał od samej instruktorki nie będzie zablokowany, a nawet jeśli to... Liczmy oczywiście na to, że bez przesady to by chyba było zbyt akurat potężne, gdybyśmy dali w tym momencie radę zniszczyć wszystko. No i jeszcze oczywiście, a konduktor zginie, no niech będzie. Przeciwnik musi marnować naprawdę dużą ilość kart, żeby tutaj w tym momencie pozbyć się naszych stronników. No, mi to oczywiście pasuje, w tym momencie przeciwnik robi Walnuta, który Walnut oczywiście zginie, a w kolejnej turze instruktorka poleci jeszcze wyżej. Oczywiście Chodakowska z każdą kolejną kasetą staje się coraz silniejsza, niedługo będzie nie do zatrzymania, więc niech ktoś ją zatrzyma w końcu i przechodzimy tak naprawdę do tury, w której może się wszystko zakończyć. I jeszcze jedna synergia, i jeszcze jedna synergia. I na tym polegają właśnie talie synergiczne. Electric Boogaloo może tam akurat pokazać się jako naprawdę mocny bohater, który, że tak powiem, lekko puszczony samopas, snowballuje się spoza kontroli. Nie da się tak naprawdę nic przeciwko niektórym zagraniom zrobić. No i proszę bardzo, za 5, za 11, zaraz potem kolejny zombie będzie miał 5-1 i 6-2 i wszystko takie. I o matko, jak tutaj się robi ciekawie. No ale niestety, przecież tutaj nie mam nic do zagrania. Jakby jeszcze się, jakbym wyciągnął flamenko zombie, byłoby oczywiście dużo prościej, dużo lepiej, ale możemy również wokół tego pracować, możemy również wokół tego akurat kombinować, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przy takiej ogromnej ilości obrażeń w jakiś sposób, no cóż, nabijamy sobie kolejne akurat rzeczy do... A jednak przeciwnik się mocno zablokował. Nie wydawało mi się to możliwe, ale jednak. Na szczęście jednakże kurcza konado zaraz przebiega tabunem. Tu pod małych stóp jednak, żeby najmniej nie pingwinów, sprawia, że po raz kolejny wchodzą większe ilości, jeszcze większe ilości i jeszcze więcej, jak tylko możemy. Czy przerzuci na linię wodną? Przerzucił na linię wodną. Jeszcze mam nadzieję, że coś cokolwiek da się w stanie mu zrobić.
No i oczywiście w momencie, kiedy mamy już akurat sam koniec gry, praktycznie po naszej stronie, możemy jeszcze wyciągnąć bombę, którą się praktycznie nie da pozbyć bez konkretnej sztuczki. Jakby jeszcze w tym momencie dorzucić do tej talii samych akurat rycerzy, to już po prostu byłoby nie do zatrzymania. Znaczy no dobra, mówię nie do zatrzymania, oczywiście jedna dobra sztuczka i prawdopodobnie przeciwnik zmiótłby całe moje pole z powierzchni ziemi, ale to jest taka satysfakcja, kiedy bohaterka zagrana w trzeciej turze, ta instruktorka, nagle zrobiła taki rozgardiasz, że tak naprawdę nadała tor całej rozgrywce, dzięki czemu tak naprawdę w 2-3 minutki kończymy kolejny meczyk, ale niestety nie mamy żadnego progresu. Oprócz oczywiście progresu głównego, co nie zmienia faktu, że możemy jeszcze raz wrócić, no co ja mogę w tym momencie zagrać? Mam jakiś akurat stronników z beczkami? Wydaje mi się, że jednego czy dwa mam, ale no nie tyle z kolei, żebym zdołał zagrać trzech w jednym meczu. Więc sprawdzę, tutaj chyba nie ma nic. Stronnik z beczką. Jakąś wybuchającą albo nie. No nie pamiętam, gdzie oni byli. Gdzieś tutaj nie czasem? Nie. Gdzieś oczywiście byli niszczący wszystko. Byli. O właśnie, tutaj jest stronnik z beczką. No niestety stronnika z beczką nie mam. Nie mówiąc już oczywiście o tych innych beczkach, na przykład za 2 punkty many, jak na przykład ta beczka legendarna, której oczywiście ciężko będzie zdobyć. No dobra, najważniejsze jest jednakże jest fakt, że możemy przejść dalej, bo w sumie akurat no podpasuje mi właśnie ten przyspieszony tempo kolejnych akurat rzeczy i zostaje nam tylko do zrobienia quest główny, czyli jeszcze 43 punkty obrażeń zada 47 punktów obrażeń zadamy przeciwniku. Mam nadzieję, że któryś się wyleczy aż do tego stopnia, w którym będziemy mogli ewentualnie coś zrobić. Wracamy do Rust Bolta. Miejmy nadzieję, że Widwag tym razem trafi się troszeczkę szybciej. Rust Bolt, Electric Boogaloo i jaka mogła być jeszcze akurat trzecia klasa, którą mógłbym mainować ewentualnie, po to by robić potem, by farmić daily questy. No bo jeszcze została akurat chyba klasa Sneaky, ta czarna, której nie mam niestety w obu taliach. Niech będzie tak. Muszę potem sprawdzić, czy na pewno wrzuciłem akurat 3 Widwaki do talii Rust Bolta. No nieważne. Najważniejsze jest fakt, że Solar Flare oczywiście w tym swoim czarnym podkoszulku i będzie w stanie, że tak powiem, nas zatrzymać przez chwilę, ale... Czekaj, co mi to przypomina właściwie akurat ten wygląd? Troszeczkę... Nieważne, dobra. Jedziemy dalej. Rozpocznijmy od samego Sumo. Sumo wydaje mi się taką dobrą dobrą rzeczą na sam początek, bo zazwyczaj jak jest sumo, to nie ma nic na polu i możemy spokojnie manipulować tym po to, żeby nic na polu nie było. Jeżeli przeciwnik postawi coś mocnego, żeby odeprzeć naszego sumo, to możemy oczywiście to odepchnąć, a jeżeli postawi coś mniej mocnego, żeby ewentualnie spróbować ustanowić dominację na polu bitwy, to możemy to przyciągnąć do siebie, jak na przykład za pomocą samej Sweet Potato i sprawdzić, czy damy radę ewentualnie jeszcze więcej coś zrobić. No niestety tutaj akurat odpowiedź troszeczkę lepsza ze strony przeciwnika, bo w sumie zastanawiam się, czy jest dobry akurat właśnie ten Zapricot, bo 4-2 za 3 punkty many to wydaje mi się troszeczkę zbyt, jakby to powiedzieć, fragile, czyli po prostu zbyt akurat miękkie, zbyt wrażliwe, jak na niektóre standardy, ale z kolei mocno po prostu bije, no i trzeba przyznać, że to bije mocno. I w tym momencie to przeciwnik ustanawia dominację na polu bitwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że pojawia się kolejna Zapricot, a ja tak naprawdę nie mam w tym momencie nic do roboty, bo nie mam za bardzo stronników, którymi mógłbym się tutaj posłużyć. Oczywiście do chwili. Mogę rzucić na samym początku medyka, który wyleczy mnie, bo żadnego legalnego innego celu nie ma, a w razie gdyby... ciekawe... Dobra, sprawmy, żeby nasze zombie przeżyły, bo to jest chyba najważniejsze. Bo dzięki temu akurat na górze będziemy mieli 3-1, tutaj niestety oberwiemy, ale również na tej linii środkowej będziemy w stanie jeszcze walczyć w kolejnej turze i nie zapowiada się, by tutaj coś zniknęło z naszych akurat, z naszej strony. I mimo iż jesteśmy w odwrocie, to możemy zaraz wyjść naprzód. Dobra, najpierw dobierzmy kartę, bo zasada jest taka, że jeżeli możecie coś zrobić to i macie w planie dobranie karty w trakcie akurat samej tury, to najlepiej jest rozpocząć dobieranie karty, bo zawsze może się trafić coś trochę lepszego. I oczywiście samego grzyba trującego również możemy się pozbyć, bo niestety akurat sadzenie wysoko... No nie wiem po prostu, no grzyby to grzyby, tak? Niektóre są dobre, no wszystkie są jadalne, ale niektóre tylko raz, więc raczej nie chciałbym trafić na któregoś niedobrego, ale niestety zła akurat umiejętność. Miałem nadzieję, że akurat będziemy w stanie dobrać trzy karty jednocześnie, ale niestety nie. No dobra. Niestety akurat za bardzo synergii ze sportowymi zombiakami w tym momencie nie mamy i możemy po raz kolejny, no tak naprawdę zniszczyć samego grzyba, tak? No mógłbym w sumie dobrać kartę, ale
Czy... Dobra, dobiorę kartę i postaram się dobrać coś lepszego. Bo chyba lepiej jest dobrać nowe rzeczy, niż akurat próbować utrzymać stare przy życiu. Znaczy, no to, znaczy, zależy oczywiście od akurat samego kontekstu, bo w tym momencie niektórzy mogliby wnieść, że jestem za dosyć że jestem dosyć mocnym zwolennikiem eutanazji, ale to nie jest akurat prawda. Dobra, nieważne. Zmniejszmy sobie koszt swoich zombich i w sumie akurat fajnie to wygląda, bo mamy taką właśnie zieloną obwódkę w tym momencie. Dzięki czemu możemy przejść dalej. Jako posiadacz całkiem mocnego... Czego całkiem mocnego? Nie wiem, no całkiem mocnej armii, która jeszcze się umocni za pomocą jednej sztuczki. Mógłbym w sumie jeszcze użyć jednej sztuczki, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. I w sumie ten flagowy zombie całkiem spoko atakuje. Tak macha tą flagą i wywija, że tak powiem, zadając ten jeden punkt obrażeń. Dzielny, mały akurat dzielny zombie, który mógł, który prowadził inne dzielne zombie do bitwy. No i to jest akurat jakiś pomysł. I to jest rozrywka, jakbym akurat powiedział Pinokio ze Shreka, jeśli dobrze pamiętam. I to jest rozrywka. Dobra, nie będę akurat tutaj parafrazował, bo niestety voice actorem jeszcze nie jestem. Chociaż w sumie to byłoby całkiem fajne akurat być takim voice actorem. No bo przydałoby się oczywiście mieć dużo akurat dubbingowców, żeby nie było tak jak na przykład na stacjach typu Cartoon Network, czy nie wiem, samym Nickelodeon, że akurat mamy tak naprawdę dwóch, trzech, czterech, czy tam 10 voice actorów, i tak naprawdę pomiędzy kreskówką wszyscy się powtarzają, prawda? Również takie akurat przykłady można znaleźć, że non-stop tak naprawdę w przeciągu tam 10 czy 20 produkcji przewija się kilka tych samych aktorów, a potem się dziwimy na przykład, że dlaczego Geralt każe zabić młodych tytanów, tak? No, oczywiście też dziwiłem i dlatego akurat samych młodych tytanów nie oglądałem. Chociaż, znaczy inaczej, próbowałem obejrzeć jakiś czas temu właśnie z powrotem młodych tytanów, no bo oczywiście to było dobre, no, nikt mi nie powie chyba, że było złe, tych oryginalnych, ale niestety musiałbym chyba obejrzeć po angielsku, bo w sumie te polskie głosy są dobre, ale troszeczkę jednakże trącą myszką, bym szczerze powiedział. Tutaj zawsze akurat był tego? Taki podpiedestał lekki? Takie lekkie podwyższenie? Nieważne, przejdźmy dalej. Zniszczmy po prostu, skończmy ten materiał i przejdźmy do samej walki z bossem, bo oczywiście walka z bossem jest tym, co mnie interesuje, ponieważ walki z bossem tutaj zawsze akurat są takim ciekawym urozmaiceniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że może się okazać, że Wall Knight tym razem ma ustawioną ścianę, przez którą już na samym początku nikt nie przejdzie, że nie damy rady oczywiście się jej pozbyć. No cóż, Brains oczywiście po naszej stronie, przechodzimy dalej i zobaczmy, co jeszcze od nas będzie wymagał sam akurat. Jest. Sam Rustbolt. Oczywiście będzie wymagał od nas wygrania trzech gier typu multiplayer, ale to mogę zrobić jeszcze poza nagraniem i potem akurat pokazać pyczkę. Co teraz? Możemy spróbować jeszcze wrócić do tego Electric Boogaloo i spróbować tymi tancerzami flamenco zadać to 16 punktów obrażeń, więc zobaczmy, co ciekawego, jaki gimmick ma tym razem u siebie sam Walnut. Walnut. No cóż, zobaczymy, czy akurat będziemy w stanie się wytępować tak samo jak ostatnio. Bo niestety wymagałoby to chyba od nas zagrania 3 czy 4 akurat tych tancerzy flamenco, by skończyć samego questa. A w tym momencie... Co ja mogę tutaj rozpocząć? Nie wygląda w sumie źle, chociaż akurat ta plaga szarańczy przydałaby mi się dużo później. A przeciwnik zaczyna z większą ilością życia. Gierka raczej za trudna nie będzie, ponieważ Wall Knight zaczyna z 30 punktami życia, ale ma minus 3 karty na start. To mi się nie podoba. Muszę iść kopnąć coś małego i puszystego. Czy tego już nie przerabialiśmy? Czy nie mówiłem już, że akurat posiadanie minus 3 kart to jest akurat taka rzecz, z której praktycznie nie da się wyjść? Bo wystarczy tak naprawdę, że pierwsze dwie rośliny, które Wall Knight posadzi, wystarczy, że zniszczę mu sztuczką, tak? I już jest niestety przeciwnik nie do akurat, no nie da rady po prostu się podnieść, tak? Znaczy na samym początku oczywiście... oszczędza, że tak powiem, swoich kamratów, więc może się okazać, że ta talia jest taka tak zwana bonkers i nie będziemy akurat w stanie się przez nią przebić. Jednakże miejmy nadzieję, że wykorzystamy to tempo i posadźmy samego impa. Zobaczmy, co na to odpowie Wall Knight. Juggernaut. No cóż, ja oczywiście podziękuję, bo w tym momencie Wall Knight, że tak powiem, pomaga nam skończyć jeszcze akurat zadanie. Co się stanie, oczywiście się stanie, tak? Co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas, a co się stało na polu minigolfa, zostaje na polu minigolfa. Jak na przykład był odcinek w Gravity Falls, w którym właśnie akurat był pojedynek na polu minigolfa, no i okazało się oczywiście, że kulki żyją, tak? Że akurat kule do minigolfa to są żyjące istoty i one kontrolują przepływ wszystkich piłek. Szczerze mówiąc, to był jeden z moich ulubionych odcinków samego Gravity Falls, ale co nie zmienia faktu, że ulubione oczywiście stoją o niebo wyżej pod względem jakości. No dobra, zobaczmy, co jeszcze akurat pokażę, jeżeli ktoś oczywiście oglądał Gravity Falls, to wie, o czym mówię, bo sam odcinek był wyjątkowo dobry, ale w tym momencie...
Niestety ta malutka fasolka zniszczyła naszego impa, a ja nie mam tak naprawdę co posadzić w jej miejsca, bo mógłbym w sumie posadzić samego backup dancera, znaczy tego bąsującego naszego stronnika, ale obawiam się, że to nam nie pomoże, ponieważ niestety to będzie po prostu za mało. Znaczy no za mało po prostu, no chciałbym mieć tego akurat podskakującego mniejszego, ten dancera, tak? Przydałoby się go mieć. Niestety sam akurat w tym momencie Magnifying Grass próbuje jeszcze przeskoczyć, tak byśmy ewentualnie nie zadali mu tych punktów obrażeń, więc niech będzie. Niech sobie atakuje, a my spróbujemy go wyrejsować. Zobaczymy, czy będzie w stanie akurat się ścigać z nami. No bo zadaje nam 5 punktów obrażeń co turę, prawda? A my mu zadajemy co najmniej 10, jak widać na załączonym obrazku. Okej, w perspektywie mamy zadanie jeszcze akurat dużej ilości obrażeń za pomocą plagi szarańczy. Ej, a co to jest? Mirror Nut. Ktoś mi o tym mówił w komentarzach, że kiedy jeden z orzechów otrzyma obrażenia, zadaje 2 punkty obrażeń w bohatera zombie. To takie smutne, że zginie. No cóż, bywa i tak. Niestety takie akurat są koleje losu, że każdy z Walnutów musi w pewnym momencie pęknąć, ale z kolei Juggernaut jest w stanie, że tak powiem, również się odegrać. I mimo iż padł na tą swoją akurat skorupę, patrząc w niebo i myśląc o tym, czy zapamiętają go, to ja w tym momencie nadal nie mogę akurat nic zrobić, co by akurat było dobre, bo jakbym zagrał samego backup dancera, to mógłbym zagrać oczywiście tego flamenko, ale niestety nie mogę, bo po prostu nie ma miejsca. I teraz się przeklinam, bo oczywiście przydałoby się, żeby ten akurat dancer nie robił akurat dancera, ale niestety to mi się nie przyda, prawda? Niestety nie zrobi tego małego, znaczy musiałby zrobić tego małego, przez co niestety nie wlepię większej ilości obrażeń. Bywa. Ale przeciwnik się jeszcze wyleczy, więc jest perspektywa na to, że jeszcze rozgrywka będzie trwać, prawda? Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że akurat nie mam w tym momencie nic na linii drugiej, może się to okazać, że w kolejnej turze będzie letal dla przeciwnika. Co będzie oczywiście wstydem, jeżeli w tym momencie, gdybym w tym momencie zginął. Na szczęście akurat narzędzia, którymi się w tym momencie posługuje, nie są akurat, że tak powiem, limitowane, więc możemy na spokojnie w tym momencie za pomocą sztuczek tutaj pokombinować. I przeciwnik jeszcze się leczy za 4, więc powiedzmy sobie szczerze, że jest szalony. W sumie ile już mu zażarliśmy? Z 40 punktów życia? Na to wygląda. Dlatego jak najszybciej zniszczmy za pomocą plagi jedną trawę, dlatego dociągnijmy jeszcze jedną kartę za pomocą egzekucji. Gdyby egzekucja w Hearthstone'ie dobierała kartę, to Warrior byłby niepokonany. Tak akurat jest moje akurat tutaj myśli. I jeszcze tutaj jeszcze się wyleczmy, bo w razie czego? Może się okazać, że przeciwnik w jakiś magiczny sposób zada nam te 7 punktów obrażeń, czego oczywiście bym nie chciał. Zrobi nagle jakieś takie wunsz, punsz i potem oczywiście będziemy płakać, bo niestety przeciwnik się okaże mądrzejszy od nas i nas, że tak powiem, wykiwa w ostatnich momentach swojego życia. Na szczęście jednak tych momentów życia nie będzie za dużo, bo tak naprawdę już nie będzie miał szansy na zablokowanie niczego. Mógłbym w sumie zadać tutaj obrażenia wszystkim roślinom i wszystkim zombim, ale to chyba nie ma akurat sensu. No i postaćmy tego backup tego dancera, tego disco zombie, który niestety nie będzie w stanie, że tak powiem, przyzwać sobie sojusznika i nie będą razem tańczyć w rytmie salsa. Tak więc oczywiście ostatnim akurat serduszko puka i przestało pukać. I przeciwnik zginął. Na szczęście. Brains. Przechodzimy dalej. No, dobra. Udało się. Zobaczmy więc, jaki jest epilog historii. O-o! Skorupa rozbita, a dołek zdobyty! No cóż, można się było spodziewać, że orzech zostanie wrzucony, że tak powiem, do dołka, a na szczęście możemy przejść do przodu, no i zobaczyć, co tak naprawdę, na co sobie zarobiliśmy, ponieważ ostatnim, a na pewno 10. akurat poziomem jest Wenfungi Attack. Jeszcze jest Deadlock, Put-Put Rumble, i 13 w sumie jest misji? I czy potem akurat te misje się zazębiają do 40? Aha, bo... A ja myślałem... A nie... Ja myślałem, że jest 40 misji w sensie, że mamy, że tak powiem, 8 razy 5, a to się okazuje, że potem może się zrobić jeszcze więcej. No to na pewno nie będzie akurat robienia tutaj do samej 40, prawdopodobnie niedługo przejdziemy na sam multiplayer, ale w tym momencie zobaczmy, w jaki sposób akurat, co będziemy otwierać w samych paczkach podstawowych, bo również to jest ważne. Jakieś rękawice, będziemy w stanie przesadzić swoją roślinę, Repeat Moss oraz Repeat Moss.
Repeat Moss, czyli tam powtórzujący się mech. W sumie akurat bardzo akurat dobre zagranie ze strony twórców, że umieścili dwa w jednej paczce, że tak powiem, bardzo fortunnie się zdarzyło. A oczywiście dołóżmy do tego Pinata oraz Imp Commandera. Imp Commander mi się w sumie przyda, bo on pasuje bardzo do talii związanych z samym, no po prostu z impami, tak? Przydałoby się oczywiście zrobić, mam w sumie już jedną talię związaną z samymi impami i akurat Imp Lord oczywiście się przyda. No dobra, jedna paczka, zobaczmy co w paczce jest. Otwieramy Ra i samego Jestera oraz Sizzle. No spoko, wygląda to całkiem nieźle. Sam Jester oczywiście się przyda, bo jest wyjątkowo irytujący, żeby go wrzucić do talii. A ja w tym momencie będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za słuchanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Plants vs. Zombies Heroes. Postaram się te questy jeszcze gdzieś tam dzisiaj zrobić, te questy jutro i ewentualnie będę się z wami słyszał tuż po weekendzie. No prawdopodobnie tak. Trzymajcie się, do usłyszenia, cius.